po żniwach. Ja byłam wczoraj w pracy. Żniwa się same zrobiły. Ci panowie, którzy tutaj u mnie robili żniwa, wszystko ogarnęli. Więc no super. Ja teraz jestem po 24, spałam sobie do 12 i jadę teraz do lekarza, bo wczoraj tak napuchłam w pracy, że po prostu no, nie mogłam wyrobić, już tak mnie nogi strasznie bolały, a teraz też ręce mi rano w ogóle tak napuchły, że ten pierścionek, który ja zawsze noszę tutaj na tej ręce, on mi się po prostu wpił w palce. Więc no, aż mam takie aż dziury wręcz, bym powiedziała, od niego. I muszę jechać właśnie do lekarza, się umówiłam. Najpierw oczywiście odbyłam wizytę przez, jak to się mówi, teleporadę. A teraz jadę właśnie, bo pani powiedziała, że no nie, no to może być nawet zagrożenie życia, więc nie ma co. Więc może trzeba będzie mnie położyć do szpitala. Oczywiście ja i szpital i wiecie, kto się zajmie dziećmi, no to nie, to odpada raczej. Więc poproszę ją, żeby dała mi jakieś skierowanie na badania albo jakieś leki czy coś. No bo no, nie mogę sobie pozwolić na to, żeby się położyć do szpitala. Ale zobaczymy, co tam wyjdzie. Może nic nie będzie takiego strasznego, ale no przeraziła mnie trochę kobieta. No więc jadę, później się do was odezwę. Mam na sobie top z Bonpixa. Pokazywałam wam ostatnio haul z Bonpixa. Miałam jeszcze jeden top zamówiony i ten jeden właśnie doszedł później, więc ja nie zdążyłam go wam pokazać. Więc może go wam teraz pokażę. To jest taki koronkowy. Wrzucę wam tu gdzieś fotę ze strony Bonpixa. On kosztował też 20 coś złotych, więc naprawdę za tanioszkę. Ma taką koronkę tutaj. No i mam na sobie też tą torebkę nerkę właśnie z Witchen, która jest otwarta, bo tu mam kartki, ale ogólnie za dużo się w niej nie mieści. Gdyby się miało jakiś taki mały portfelik, to może tak. Ale to jest też taki sens, tak? Że nie mamy zabierać całej gigantycznej torby ze sobą, skoro mamy nerkę. To tylko ważne rzeczy. No, słońce daje, jak nie wiem, jest chyba ze 40 stopni albo i więcej. No, a ja teraz pędzę do tego lekarza i odezwę się potem. Dobry, kochani, jak kolejny dzień gorący. My już jesteśmy po żniwach, ja idę zobaczyć, ile dało balotów, bo ten pan po nim chyba przyjechał, ale teraz on gdzieś pojechał. Jak widzicie, ogólnie były z nim, ale teraz on gdzieś pojechał. Więc nie wiem. Coś mi się chyba przy jakiejś maszynie zepsuło. Że on... A nie, tam on jest. Dobra. No my już po żniwach, jak widzicie. Idę zobaczyć, co on tam ćwiczy. On będzie te baloty brał. Dwa ma dla mnie zostawić. A resztę sobie bierze, bo ja ich nie potrzebuję. Idę zobaczyć, co on tutaj ćwiczy. No, a mnie nogi dalej puchną, muszę chodzić w klapkach, ale dostałem jakieś lekarstwa i za tydzień, słuchajcie, idę na szczegółowe badania, więc będą mnie badać od A do Z. Póki co muszę sobie jakoś radzić, kupiłam sobie jakieś tam, znaczy się pani doktor dała mi maści na to, żeby ta opuchlizna troszkę zeszła, no i troszkę schodzi. Ale jednak jeszcze mnie to boli. Więc
Więc nie wiem, coś się dzieje, nie tak? Chcę zobaczyć, co oni tutaj robią. A, on będzie tu tą kopalką ładował. No dobra. Jasiu, ty to zwaliłeś wszystko teraz na drugą stronę właśnie. Z góry to musisz brać. A ja od środka. Jo, a ty od dołu i reszta na drugą stronę spadła. A, idź. Poczekaj, mama to zwali na dół może, co? Bo ty to zwalisz na drugą stronę, poczekaj. Przyszła do nas paczka w końcu z Play. Jasiu, mam nowy telefon. A co ty jadłeś? Widzę ślady. Tą bułkę. No, pomożesz otworzyć, Jasiu? Pójdziesz mi pomóc, ja robię truskawki ogólnie tam ogarniam. Potrzebuję kogoś do pomocy z sekatorem, kto by obcinał te pędy. Bo ja to skaszam. A wiesz, gdzie jest sekator? Gdzie my go zostawiliśmy ostatnio? Ej, co ty robisz? Jasiu. Nie trzyma. Uciekło ci. Co to jest? Maseczka z Play. Zawiewali. Maseczka, którą dla siebie przygotowaliśmy. Mama, to jest papu. To jest mamy nowy telefon. A stary co? Ja stary sprzedam. Nie. Ty go chcesz. Ty jesteś za mały na telefon. Dobra, Huawei P30 Lite. Uciapaliście. Ktoś ma brudne łapy. Ja tego nie doczytałam. A. Co mówisz? No nagrywam moim starym, a teraz będę miała nowy do nagrywania. Ha, 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 bo skończyła mi się umowa i już chyba od 5 miesięcy. O, jaki piękny, patrz Fenusiu. O, ale się mieni, jaki bardziej taki fioletowy jest, wow. Wow. Ale piękny. Ja mam taki sam Huawei P20 chyba, tak? No przynajmniej Huawei z 2020 roku. Patrz mama, ładowarka! Czy z zeszłego roku? Nie, z zeszłego roku to jest. Mama, ładowarka! No i teraz mi się skończyła umowa i wzięłam sobie nowy. Taki sam, tylko ten jest bardziej w fiolet, widzisz? A ten, co ja mam, jest bardziej w zieleń taką morską. Fajny? Łączymy? Czy działa? Czy trzeba będzie go naładować? No. Tylko, że tu foltowy jest. Mhm. Bardziej. Panuś, nie wyciągaj tych słuchawek, bo one niepotrzebnie je wyciągasz. Mama. Puszczę się, mam je do torebki. Coś tu siano? No to jest ten sam, tylko że nowszy. Nowszy i fioletowy. I ma potrójną kamerę, a mój ma... Mój też ma potrójną. Troszkę lepsze ma te parametry tej kamery po prostu, wiesz? No i jest ładny tył. No możesz, ale nie puść. No ale pokaż, mama musi wybrać tutaj coś, poczekaj. Dobra, także się zajmiemy tym. No kraj, ustawienia zrobić. To musisz na początku najpierw robić. Z tym też musiałaś? No kochani, po żniwach mamy z powrotem na truskawkach, bo skoro skończyły się żniwa, tu Franuś nie sekatorem chwasty. Skoro skończyły się żniwa... Robię żniwa. Aha, dobrze. No obcinaj. Mama, nakrywaj mnie. Dobra, nagrywam ciebie. Ale no co ty? Uważaj, to jest ostre! Nie nakrywaj. Dobra. No i ja jestem znowu na truskawkach, bo teraz muszę skosić
bo one mają, jak widzicie, pełno flanców między, odsadek między tutaj, między dwoma rzędami jest zarośnięte i mi się nie chce tego chodzić i wyrywać, bo przy tym też wyrywa się dużo krzaków, bo jest sucho strasznie, więc te krzaki się nie trzymają w ziemi, więc mam tam kosiarkę i koszę kosiarką. Tyle tylko, że jakie mam utrudnienie, to jest to, że muszę odsuwać te wszystkie kamienie, a mam ich tu naprawdę sporo. Dobrze. I co jeszcze? I muszę poprawiać miejscami, gdzie tam te flance się nie skoszą, bo tu jest nierówno. Kosiarkę mam najwyżej ustawione, jak się da. Więc tak jakoś z tym jadę. Ogólnie pan Stasiu też mi to zalecił zrobić, bo powiedział, że wtedy tak one tak jakby są odświeżone, też lepsze owoce i teraz im będę musiała je wypryskać z dawką nawozu na jesień. Co? Tu jest balot i balot. Baloty już pan zabrał. No, także taki dzisiaj nasz dzień. Ja mam teraz w sumie... Już dzisiaj jest mój drugi dzień wolnego. Jeszcze teraz weekend, bo miałam wolny czwartek. Dzisiaj jest piątek, tak. Dzisiaj jest piątek, jeszcze weekend, czyli jutro i pojutrze mam wolne. Także 4 dni wolnego. Trochę sobie odpocznę, no ale te moje nieszczęsne nogi, które mi puchną, chociaż to już troszkę schodzi, bo biorę te tabletki. No, biorę te tabletki, już lekko zeszło mi. Mam nadzieję, że zejdzie, a w przyszłym tygodniu pójdę na te badania, bo co? Nie mam innego wyjścia. No i w kolejnym tygodniu mam tam chyba też jakoś 2 czy 3 dni wolne i wtedy postaram się już przygotować tutaj do zasadzenia truskawek. Tak, to też. Do zasadzenia truskawek, bo nie wiem, pan Stasiu teraz wyjeżdża na urlop, ale jak wróci na początku września, to mówił, że będzie sadził i wtedy ja też będę wsadziła i on mi przywiezie flance, te odsady, także chcę sobie troszkę tutaj tych truskawek zasadzić, sobie jakieś pieniądze dodatkowe były, co bym mogła, wiecie, ruszyć z jakimś tam konkretniejszym remontem. No a poza tym pieniądze zawsze się przydają, czy to na ziemię, czy to na inne wydatki takie, wiecie, domowe tam. Także taka nasza robota dzisiaj. Już jest późno, bo już jest chyba 17, więc będzie trzeba iść zaraz coś zrobić do jedzenia. A nie chce mi się dzisiaj robić obiadu. Mam wyjęte tam kurczaka, zobaczymy co zrobię. Co dzisiaj zrobimy sobie? Tosty? Właśnie mam ochotę na tosta, żeby sobie zjeść tosta z serem i z kiełbasą. Wiem, że jest piątek, ale co tam. Jakie w czwartek, nie wiem, kiełbas. No, także idę, wracam z powrotem do pracy, odsapnęłam sobie troszkę. W ogóle pogoda się psuje i teraz niby weekend ma padać, zobaczymy. Jutro chciałam gdzieś zabrać dzieciaki, nie wiem, czy nad morze, czy gdzie. Gdzieś ich chciałam zabrać, bo zostało mi tam jeszcze troszkę kasy, miałam więcej przeznaczone na te żniwa. Więc troszkę mi tam kasy zostało, więc chciałam po prostu, żeby ta końcówka wakacji jakaś była, bo już w sumie tylko tydzień wakacji. Więc jak będzie ładnie, to może pojedziemy gdzieś sobie. Nie wiem, może nad morze albo gdzieś, zobaczymy. Ja bym najchętniej pojechała nad morze poleżeć, chociaż pani doktor powiedziała, że nie powinnam na słońcu przebywać przez to, że te nogi mi tak puchną. No ale zobaczymy. Także wracam do pracy.